czują Mateusz Kucharewicz i Dariusz Pobożniak. I teraz krążek rzucony, lubi bardzo ten kierunek fiński, ale o tym może za chwilę, bo już teraz groźnie Bondaruk, ale już teraz środek jest tam Wilusz, Wilusz do białego. Biały strzał, gdzie jest krążek wypluty przed siebie przez Bizu. Jest Pugolowki, Szurowski. Pugolowki, groźne uderzenie, ale dobrze tutaj Bochnak. Tomasik, Tomasik, dobrze, strzał i tutaj zbija ten... Strzyżowski niedokładnie, gdzie jest krążek, ależ teraz tutaj zrobili sobie... Zobaczmy, czy wykorzystają to Sanoczanie. Uderzenie ponad bramę. Nowotarżanie, Bryniczka, Bryniczka, przedziera się Bryniczka, gdzie jest krążek i co? No kibice już widzieli, że ten krążek nosem, mówiąc kolokwialnie. Jeszcze uderzenie, ależ teraz spudłował nowy nabytek Artiom Pugolowkin. Bryniczka, uwaga, ależ teraz znowu zamieszanie, teraz łyżwą jeszcze próbował w iście takim piłkarskim stylu zrobić to Bryniczka. Jeszcze nie koniec, ale teraz Franek, poprzeczka i trwa ciągle ostrzał do Kolusza. Kolusz oddaje do Bondaruka, na środku Majok, strzał Bondaruka. Ale dobrze tutaj przypisanoka, wrzutka pod bramkę, jeszcze Strzyżowski, no ale syrena teraz za... No sędzia teraz dosyć aptekarsko, ale ostatecznie rzuca ten krążek wstępliwie, Wielkiewicz, na pewno taka walka może się podobać. Wielkiewicz przed bramkę, speszny gol! Słowakiewicz jakimś cudem jeszcze wepchnął ten krążek, no ale tutaj ogromną robotę zrobił Filip Wielkiewicz. To praktycznie od jego tej walki, o której mówiłem, wszystko się zaczęło. Zobaczmy na powtórce właśnie wrzutka Wielkiewicza. No i był tam Słowakiewicz i z najbliższej odległości wpakował krążek do bramki. Przyspieszyli Sanoczanie, wymieniają podania. Czeka tam na niebieskiej Pippo, jest witany i co? Mamy bramkę, jest gol! A więc szybko tutaj odpowiedzieli Sanoczanie, wykorzystali grę w przewadze. Kto tam zdobywcą tego gola? Popatrzmy na powtórce. Czy tam było strącenie jeszcze pod bramką? No krążek zatrzepotał tam. Wymieniają to podanie. Jeszcze podbił tutaj Bryniczka. Franek, uderzenie, wypluwa krążek przed siebie. I Sanoczanie. I gol, jest bramka, druga bramka dla Sanoka, wścieka się tam Paweł Bizup. No popatrzmy, jak do tego doszło, gratulują sobie Sanoczanie, spójrzmy. Krążek w zasadzie teraz z niebieskiej, po bezpośrednim strzale, tam jeszcze chyba nie było strącenia. Wymiana podań, zamarkowanie strzału, Strzyżowski ponad bramką, teraz pomylił się popularny fryzjer, no i znowu górale ekspedują ten krążek. Speszny, ależ teraz byłaby bramka kuriozalna. No chyba sam nie może w to... Strzał broni teraz takie, no niesygnalizowanie. Czy będzie kontra? Zobaczmy, Franek ma trochę miejsca. Franek, uderzenie i broni Speszny, ale tam... Bukowski. Strzał, ale teraz wyłapał ten... Jeszcze powalczył tam Pippo. Strzał, gol! Mamy bramkę, a więc Sanoczanie tutaj kręcili swoim rywalem, no i w końcu można powiedzieć wykręcili Aleksi Hamalainen, jeżeli dobrze tam widziałem, 90, wyłożony krążek, proszę zobaczyć jak na tacy, no i ze stoiskiem tutaj spokojem, nie przepraszam, to był Strzyżowski, 80, nie 90. Rozegranie z Bondarukiem, Bondaruk przed bramkę. Jeszcze Kolusz, Kolusz potężnie obok przed bramkę, widział to wszystko Speszny, ale ciągle to nie koniec, strzał, gol! Jest bramka kontaktowa, teraz rozklepana Sanocka obrona, był tam, gdzie być powinien Bryniczka, no i zobaczmy tutaj na powtórce, tak, znakomita tutaj asysta Artioma Pugo, motywować swoich podopiecznych, no i ci już chyba najlepiej wiedzą, co mają zrobić, żeby doprowadzić do tego wykonaniu Sanoka. Hamalainen, czy zakończy się tą strzałem? Był strzał Hamalainena.
Hamalainen kręci swoimi rywalami. Hamalainen, uderzenie ponad bramką jeszcze tam. Teraz on aktywny, bierze tutaj ciężar gry na siebie, a jednak wysoko teraz jakimś tam cudem próbują wystrzelić ten krążek. Jeszcze będzie groźna sytuacja, strzał, nie ma gola, ależ teraz Tomasik. Wyekspediowany krążek, no i znowu zobaczmy, co zrobią Sanoczanie. Sawicki, gdzie jest krążek? Pokazuje sędzia, że w bramce, tak, mamy gola, a więc Sawicki, to czego nie zrobili przedtem jego koledzy, zrobił Sawicki, tak, zobaczmy na powtórce, bo sam nie byłem pewien, gdzie ten krążek jest, spójrzmy, zupełnie tutaj osamotniony Sawicki. Tak, krążek w bramce, tak, było teraz to znakomicie widać, ale to jeszcze nie koniec. Zobaczmy, Słowakiewicz wybronił, zaraz powróci z ławki kar stanowski zawodnik. Uderzenie i złamał jeszcze. Sanoczanie, zobaczmy, uderzenie, strzał, gdzie jest krążek, broni. Nie, tutaj nie kazali mu zjeżdżać, tym bardziej, że akcja i teraz jeszcze słupek chyba tej kolejki. Tauron Podhale, Nowy Targ przegrywa z Ciarką STS-em Sanok 2-4.